już gramy w komplecie, ale to Szwedzi są przy piłce. I tracimy, proszę Państwa, 5 bramek. A do końca już naprawdę coraz bliżej. Choć jeszcze jest trochę czasu, 7,5 minuty mniej więcej. No i popatrzmy, teraz znowu Wiśniewski wysoko w obronie, wychodzi też w obronie Jurkiewicz. I strata piłki, grają Polacy, spokojnie panowie, przeprowadzić tę akcję. Jurkiewicz, brawa, już tylko 4 bramki do zrobienia. Coś niesamowitego się dzieje dzisiaj w belgradzkiej arenie na boisku. Najpierw Szwedzi nas gromią, 11 bramek przewagi, a teraz my gramy naprawdę dobrze drugą połowę, odrabiamy straty, już tylko 4 bramki do odrobienia, więc 7 bramek zostało odrobionych. 24 do 28 i dokładnie 7 minut do końca tego meczu. Brawo Wichary! Jest dobra obrona naszego bramkarza. Może Wichary teraz zacznie bronić jak natkniony, tak jak w końcówce meczu z Danią, a Polacy będą skuteczni w ataku. Trzymajmy kciuki za biało-czerwonych. Nie rezygnujemy, proszę Państwa, tak jak nasi piłkarze ręczni. Nie tracimy nadziei, bo tu nagle jeszcze się okazuje, że Szwedzi są do ugryzienia, są do dogonienia, chociaż czasu naprawdę coraz mniej. Znowu dwie zmiany powrotne w zespole polskim. Wszedł na boisko Szybczak. I wszedł na boisko Karol Bielecki. Po prawej stronie bez zmian Mateusz Zaremba i Robert. Musimy rzucać. Znowu pech. Nie złapiemy tej piłki. Jaka szkoda. Sygnalizowali sędziowie już grę pasywną naszej drużyny. Dlatego Jaszka zdecydował się na rzut. Nie trafił. Nie trafił w tę siatkę. Niewiele brakowało, zabrakło parę centymetrów, tym niemniej piłka dla Szwedów, którzy w tej chwili już bardzo wolno starają się budować te swoje akcje. Łapiemy piłkę, błąd, Edgar Duric w fatalny sposób i teraz Wiśniewski musi rzucić, jest bramka, 3 bramki straty, coś niesamowitego. Tutaj śledcy komentatorzy, dziennikarze łapią się za głowy, nie wiedzą co się dzieje. My też przecieramy oczy ze zdumienia, proszę Państwa. Gdyby Polakom udało się choćby zremisować w tym meczu, to naprawdę można powiedzieć, że Polacy są specjalistami od cudownych rozstrzygnięć, ale do tego jeszcze daleko. To Szwedzi prowadzą, to Szwedzi prowadzą. Sędziowie sygnalizują grę pasywną Szwedów. Trzeba teraz to wytrzymać. Broni Wichary, łap piłkę. Dobrze. I teraz panowie bez błędu, spokojnie. Możemy ich dojść na 2 bramki, tylko trzeba rzucić. Dogranie do skrzydła. Jest bramka. I kto rzucał ze skrzydła? Jurecki jest niesamowite. Ze wszystkich pozycji rzuca z kontrataku, rzuca ze skrzydła. Dobrze dograł mu tą piłkę Mariusz Jurkiewicz. No i zrobiła się nieprawdopodobna sytuacja. 5 minut do końca meczu i tylko 2 bramki przewagi drużyny szwedzkiej. Niesamowicie motywowana, ale równocześnie bardzo zmęczona już drużyna polska. Bo widzieliśmy Jurkiewicza i Jureckiego, którzy wykonali niesamowitą pracę w defensywie. Zobaczymy, czy wystarczy im sił na te ostatnie 4,5 minuty. Szwedzi, zastanawiam się, czy grają, pozycja już gra pasywna sygnalizowana. Teraz dostał piłkę Ekberg. Zagapił się Bartek Jaszka, bo przesunął się za daleko do środka i zostawił dużo miejsca do nabiegu Ekbergowi. Błąd koncentracji, błąd ustawienia. No a Ekberg w takich sytuacjach niestety często trafia. Odliczamy, proszę Państwa, te sekundy. 4 minuty i 2 sekundy do końca tego spotkania. Polacy przegrywają 3 bramkami. Teraz trzeba być skutecznym. Teraz już nie wolno pozwolić sobie na błędy. Każdy błąd może kosztować po prostu przegraną. Jeszcze wierzymy w to, że może coś tu dobrego stać się w grze naszej drużyny. Wiśniewski złapał piłkę, ale nie ma pozycji rzutowej. Sędziowie nie sygnalizują gry pasywnej, a my trafiamy w słupek. Wiśniewski złapał. Będzie piłka dla Polaków. Będzie piłka dla Polaków. Dobrze, dobrze teraz nasz lewoskrzydłowy zachował się tutaj, walcząc o piłkę, która wracała z powrotem z pola bramkowego. Bardzo dobra akcja Polaków, zakończona rzutem z prawego skrzydła. Tam piłkę dotknął najpierw z jest stran, potem trafiła słupek, ale jeszcze lepiej zawalczył o tą piłkę Adam Wiśniewski. Bardzo agresywnie i spowodował to, że Szwedzi musieli faulować. Niestety dla nas tego czasu zostaje już coraz mniej.
i jest sygnalizacja gry pasywnej, więc będziemy musieli bardzo szybko rzucić. O nie, sędziowie. Nie, nie ma na razie sygnalizacji gry pasywnej. Sygnalizacja do stolika, więc nie było to podniesienie ręki. Spokojnie, Jaszka do kogo? Do Jureckiego. Jurecki tutaj się zbiera, wypychany. Ale przy tych atakach do środka, jak już mówiłem, trafiając na tych dwóch centralnych obrońców, mamy problemy. No niestety, niestety, ten środek jest nie do przejścia dzisiaj, a teraz świetne dogranie do naszego obrotowego i Kamil Szybszak tutaj wykorzystuje szansę. Polacy jeszcze się podrywają, Polacy jeszcze wierzą, dwie bramki straty i uciekają nam te sekundy. Trzy minuty do końca spotkania, proszę Państwa. Przypomnijmy sobie te trzy niesamowite minuty w meczu z Danią. Tam wydarzył się cud i ten cud wydaje się być możliwy również w dzisiejszym meczu. Ale teraz już trzeba grać bardzo agresywnie w obronie. Pilnujmy, pilnujmy tych Szwedów, jak się tylko da. Błąd, jest piłka! Rzucił piłkę Larholm, nie bardzo wiedząc, co z nią zrobić w nogi polskiego obrońcy. No niestety, dotknięta piłka przez Polaka w sposób nie... Gra pasywna, sygnalizowana przez francuskich sędziów. Egal Duric! Nie trafił. Nie trafił! Coś niesamowitego. Polacy mają szansę dojść teraz na jedną bramkę Szwedów. Trzymajmy kciuki, bez błędów, panowie! Nie nerwowo, nie nerwowo, nie za szybko. Starał się chwycić piłkę w jedną rękę Michał Jurecki po to, żeby od razu zaatakować bramkę. Zabrakło w tym momencie trochę szczęścia i w dalszym ciągu przy piłce Szwedzi, ale zaczyna nam brakować czasu. Nie spieszą się teraz Szwedzi. Dwie minuty niespełna do końca tego spotkania. Trzeba przejąć tę piłkę. Wiśniewski teraz wychodzi wysoko w obronie. Odcina od podań Andersona, ale co zrobią jego partnerzy? Polacy mają piłkę. No, wykorzystajmy to. Wiśniewski! Bramka! 28-29. Nikt już to chyba nie wierzy, że Polacy nie potrafią się podnieść nawet w najgorszej sytuacji, ale teraz może zabraknąć tego czasu, może po prostu zabraknąć sekund, półtorej minuty do końca. Trzymajmy kciuki, gramy fantastycznie teraz w obronie, tylko jeszcze przejąć tę piłkę. Czy to jest możliwe? Gramy, mamy piłkę, nie? Bardzo szybko zareagowali francuscy sędziowie, odgwizdując rzut wolny. Przerwali akcję, ale naprawdę to, co zrobili Polacy w drugiej połowie, dezorganizując totalnie grę Szwedów, wymaga ogromnego szacunku i podziwu, bo tylko wielkie zespoły podnoszą się w takich trudnych sytuacjach. Poczekajmy, jeszcze krótka przerwa, wytarcie boiska. Właściwie, proszę Państwa, ta akcja, która przed nami, to jest kluczowa akcja tego meczu. Myślę tutaj o ostatecznym rozstrzygnięciu, jeśli Szwedzi rzucą nam bramkę, niestety, niestety, będziemy no niemal bez szans. Poczekajmy, poczekajmy. Co zrobią Szwedzi? Strata piłki, Polacy przed szansą na wyrównanie. Tylko teraz panowie spokojnie, bez błędów. Jaczka tutaj wypychany rzucił. Nie będzie bramki. Nie ma bramki. Sędziowie stwierdzili, że Jaczka popełnił błąd kroków, ale ponieważ był faulowany, odgwizdali rzut wolny dla drużyny polskiej. No i poczekajmy teraz. Już widzę, że Bogdan Wenta szykuje się do wzięcia czasu. Polacy na razie przy piłce. Jest szansa na remis, proszę Państwa. Jest szansa na remis, tylko trzeba tutaj zagrać skutecznie, bez błędów. Do kogo podanie? Podanie! Bramka! Wiśniewski! Mamy remis 29-29, ale teraz, proszę Państwa, piłkę będą mieli Szwedzi. Szwedzi będą mieli jeszcze czas na to, żeby rzucić bramkę. Oj, trzymajmy kciuki. Może pomożemy naszym chłopcom tak mentalnie, wysyłając dobre fluidy. Szwedzi przy piłce, Polacy w obronie. Trzeba grać bez błędu. Uciekają sekundy, 12 sekund do końca. Daj do Ritz, nie ma do kogo podać. Larkon, pozycja już. Gra pasywna, gra pasywna. Piłka za polski szczyt. Szansa na cud, na zwycięstwo. Rzucaj, nie. Ale i tak, proszę Państwa, 29-29. Polacy remisują. Szkoda tylko, że jeszcze tutaj nie było jakiegoś rzutu rozpaczy. Można było, bo to były ostatnie sekundy. Chyba Mateusz Zaremba tutaj po prostu jest teraz ściskany przez kolegów za tą grę w obronie, bo to, co Polacy zrobili w obronie w drugiej połowie, to przechodzi ludzkie pojęcie.